W tym roku średnia polska rodzina planuje wydać więcej, o około 5% niż w zeszłym roku. Szacujemy, że łączne wydatki to około 1121 zł, z czego prawie 500 zł, 490 zł wydamy na prezenty. Kiedy mówimy o prezentach dla dorosłych, to będą przede wszystkim kosmetyki, perfumy. Na drugim miejscu znajdą się słodycze, a na trzecie miejsce spadł taki dotychczasowy historyczny lider rankingów, czyli książki. Z kolei, jeśli mówimy o prezentach dla nastolatków, numerem jeden będą słodycze, na kolejnych miejscach znajdą się książki i gry komputerowe. Na końcu taka najmilsza grupa, dzieci do lat 12. Dzieci do lat 12, podobnie jak w poprzednich latach, dostaną przede wszystkim zabawki konstrukcyjne, książki i zabawki kreatywne. Takim ciekawym smaczkiem tegorocznego badania jest to, że odzież sportowa, która do tej pory nie była zbyt często kupowanym prezentem, pojawia się w pierwszej dziesiątce, notuje bardzo dynamiczny wzrost, zarówno w przypadku prezentów dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Historycznie książki liderowały naszym rankingom, zarówno w przypadku prezentów dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Natomiast w tym roku spadły na trzecie miejsce. Polacy są mocno racjonalni, coraz więcej osób kupuje online, co powoduje, że muszą wziąć pod uwagę na przykład termin dostawy. Dlatego też nasi respondenci powiedzieli nam, że do połowy grudnia zrobi zakupy około 60, prawie 70% respondentów. Natomiast na ostatnią chwilę, czyli po 15 grudnia, około 1 trzeciej respondentów badania.